imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X wzywa nas do nowej krucjaty. Odczytam na początek jego wezwanie. Drodzy członkowie Bractwa, wierni i przyjaciele, zwracam się z pilnym i gorącym apelem zarówno do was, jak i do wszystkich, którym możecie przekazać tę prośbę. Połączmy nasze wysiłki, aby wyjednać u Boga całkowitą wolność publicznego sprawowania mszy świętej oraz uczestniczenia w niej. Najświętsza ofiara mszy jest naszym najcenniejszym skarbem, aby ponownie mogła być sprawowana z całkowitą wolnością, gdyż zawiera w sobie lekarstwo na wszystkie problemy, wszelkie choroby i to, co może napełniać nas lękiem. Pragniemy dodać do tego także drugą, równie ważną intencję modlitewną o powołaniu. Módlmy się wszyscy, błagajmy niebo, aby zesłało licznych robotników do winnicy pańskiej. Potrzebujemy wielu świętych kapłanów. Nasze seminaria muszą być zawsze pełne. Dusze są spragnione, a nie ma wystarczającej liczby kapłanów, aby zaspokoić ich potrzeby. Czy możemy pozostać obojętni na obecną sytuację? Zbawiciel obiecał nam, albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje i kto szuka, znajduje, a pukającemu będzie otworzone. Zróbmy więc to, co do nas należy. Łaski otrzymuje się jedynie wówczas, gdy prosi się o nie usilnie i wytrwale. Drodzy przyjaciele, chciałbym zachęcić was wszystkich, tak młodych, jak i starszych, zarówno świeckich, jak i poświęconych Bogu. Błagam was, abyście przyłączyli się do tej krucjaty modlitewnej o mszę i powołania. Krzyżowcy wyruszyli, aby oswobodzić grób naszego Pana Jezusa Chrystusa. My wyruszamy, aby oswobodzić skarbiec Chrystusa Króla, Jego spuściznę miłości. Kiedy rozpoczniemy tę krucjatę? 21 listopada w uroczystość ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Kto będzie jej głównodowodzącym? Ta, która stała u stóp krzyża i do której powiedziano: niewiasto, oto syn twój. Ta, której powierzono opiekę nad nami, której serce jest tak dobre, a wstawiennictwo jest wszechmocne. Jaką bronią będziemy się posługiwać? Tą, którą dało nam samo niebo, różańcem. Bronią dostępną dla wszystkich i łatwą w użyciu, niezwykle skuteczną w uzyskiwaniu łask od serca Bożego i zarazem straszliwą dla diabła, śmiertelnego wroga Najświętszej ofiary mszy i kapłanów. Kiedy zakończy się ta krucjata? W Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021 roku, w dzień, w który wspominamy ustanowienie zarówno mszy świętej, jak i katolickiego kapłaństwa, dwóch naszych najcenniejszych skarbów. Komu przedstawimy rezultat tej krucjaty? Samej Najświętszej Maryi Pannie. Każdy dystrykt zorganizuje zbiórkę indywidualnych zobowiązań i przekaże je we właściwym czasie domowi generalnemu. Jeśli niebo, dzięki wstawiennictwie niepokalanej, da nam taką możliwość, Bractwo zorganizuje specjalną pielgrzymkę dziękczynną do Lourdes w październiku roku 2021. Niech Bóg wam błogosławi i wynagrodzi wam waszą wielkoduszność. Menzingen, 11 listopada 2020 roku, ksiądz Dawid Paliarani, przełożony generalny Bractwa świętego Piusa X. Drodzy wierni, w tym tak niespokojnym czasie, kiedy wielu z nas z niepokojem, z lękiem patrzy w przyszłość, kiedy tak wiele problemów już nas dotyka i tak wiele rysuje się na horyzoncie, nasz przełożony generalny wzywa nas do tego, abyśmy szturmem zdobywali niebiańskie Jeruzalem. Wzywa nas do tego, abyśmy wołali: Panie, ratuj nas, giniemy. Wzywa nas do tego, abyśmy nie tylko prosili o pomoc, ale abyśmy przystąpili do kontrataku. Krucjata różańcowa to jest właśnie krucjata. To jest pewna walka. I wielokrotnie w tym wezwaniu nasz przełożony generalny
odnosi się do tej pierwszej krucjaty, do krzyżowców, którzy wyruszyli, aby odbić grób Pana naszego Jezusa Chrystusa. I przedstawia ich nawet niejako jako wzór dla nas, jako tych, którzy zostawili wszystko i poszli. Poszli w nieznane, nie wiedząc nawet dokładnie, gdzie leży Jerozolima. Poszli w nieznane, nie wiedząc, co ich tam czeka, bo wierzyli, że tak trzeba, że to jest słuszne, że grób Pana naszego Jezusa Chrystusa nie może pozostać w rękach muzułmanów. I ta pierwsza krucjata, która była najmniej zorganizowana, która ruszyła właśnie nawet nie wiedząc dokładnie, dokąd idzie, która po prostu ruszyła spontanicznie. Z tą wielką wiarą to była jedyna krucjata, która tak naprawdę się upowiodła. Pomimo tego, że dotarło pod samą Jerozolimę zaledwie jakieś 10% wszystkich krzyżowców, a więc prawie nikt z całej tej wielkiej rzeszy, która wyruszyła w tą wielką wyprawę wojenną. To jednak właśnie ta krucjata jako jedyna tak naprawdę odniosła sukces. Bowiem ci pierwsi krzyżowcy mieli wiarę. Bowiem oni wierzyli, że po prostu tak trzeba. Nie przez przypadek ich wezwaniem było po prostu Bóg tak chce. I my dzisiaj, pragnąc zdobywać to nowe niebiańskie Jeruzalem, pragnąc oswobodzić mszę świętą na całym świecie w zasadzie, również możemy z całą pewnością powiedzieć, że Bóg tak chce. Że Bóg chce, aby msza była wolna. Że Bóg chce, aby ludzie mieli przystęp do sakramentów świętych. Że Bóg chce, aby kapłani mogli normalnie spełniać swoje obowiązki i karmić duszę niebiańskim chlebem, ciałem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jakiż to oręż dostaliśmy do ręki, różaniec święty. Otóż jest to broń zadziwiająca, bowiem nie tylko jest tak prosta w użyciu, że każdy, dosłownie każdy człowiek w jakiejkolwiek sytuacji życiowej, by nie był w jakimkolwiek wieku i z jakimkolwiek wykształceniem i zawodem, by nie był, może nią się świetnie posługiwać. Broń, którą naprawdę każdy może walczyć. Troszkę podobnie znowu jak w tej pierwszej krucjacie, kiedy faktycznie praktycznie każdy mógł pójść na tą krucjatę. Kiedy poszły również osoby, które nie wiedziały, jak walczyć, ale właśnie w tym pierwszym zapałem po prostu poszły. I w tej krucjacie jak najbardziej każdy może wziąć pełnoprawny udział. Jest to oręż, który każdy może wziąć do ręki. Jest to również oręż bezpośrednio związany z krucjatami. Może nie z tą pierwszą krucjatą, ale gdy kilka wieków później chrześcijaństwo stanęło przed wielką groźbą, gdy potężna flota muzułmańska, w zasadzie niepokonana od wielu lat, po raz kolejny zbliżała się do Europy, aby jej zagrozić, i kiedy naprawdę wydawało się, że nie będzie siły w Europie, w skłóconej Europie, aby przeciwstawić się tej potędze, potędze, która wydawała się nie mieć sobie równych. To właśnie wtedy święty papież Pius V wezwał cały chrześcijański świat do krucjaty różańcowej. I tak cały świat walczył, właśnie walczył wtedy różańcem. I tak się stało, że tą wielką, niepokonaną od lat muzułmańską flotę pokonał młodzieniec, 20-letni zaledwie Juan de Austria. I my dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji. Wydaje nam się, że nie ma ziemskiej siły, która mogłaby powstrzymać te zagrożenia, które widzimy na naszym horyzoncie. Słyszymy, że praktycznie na całym świecie zamyka się kościoły, że również i nasze kaplice musiały być zamknięte. I my chcemy w tej tragicznej sytuacji chwycić za ten oręż. Za ten oręż, który jest po prostu skuteczny. Tak jak wtedy powstrzymał tą dotąd niepokonaną flotę, tak i dzisiaj może on powstrzymać wszystkich tych, którzy podnoszą swoją rękę na mszę świętą, którzy podnoszą rękę na Kościół Święty, na to, co najświętsze, którzy chcą odciąć wiernych od sakramentów,
którzy pośrednio również chcą zniszczyć i naszą ojczyznę, i całą naszą cywilizację. I teraz tylko od nas zależy, czy weźmiemy do ręki ten oręż, czy odpowiemy na to wezwanie naszego przełożonego generalnego. Drodzy wierni, nie pozostawajmy w tyle za naszymi przodkami w wierze, za tymi pierwszymi krzyżowcami, którzy ruszyli w nieznane, za tymi wszystkimi rzeszami wiernych katolików, którzy modlili się przed bitwą pod Lepanto. I my chwyćmy za ten oręż. I bądźmy świadomi, że w ten sposób robimy o wiele więcej, niż może się wydawać. Że w ten sposób naprawdę walczymy. Że w ten sposób nie tylko bronimy się. To nie jest tylko defensywa. Że w ten sposób naprawdę kontratakujemy. Że w ten sposób naprawdę dzieje się coś niezwykłego. Jest to znowu trochę podobne do tej pierwszej krucjaty, której świat muzułmański zupełnie się nie spodziewał, bowiem była ona zupełnie niezaplanowana, zupełnie nieprzygotowana, po prostu ruszyła. I ta nasza krucjata, która pewnie będzie niepozorna, w sensie na zewnątrz nic się nie wydarzy, jednak właśnie dlatego, że będzie budowała na tym, co naprawdę ma moc, na tej nadprzyrodzonej sile, na sile różańca świętego, na mocy Najświętszej Maryi Panny, która jest przecież mocna jako zbrojne zastępy gotowe do boju. Właśnie dlatego ona ma szansę się powieść. Właśnie dlatego ona ma szansę pokonać tych wrogów, którzy wydają się być zupełnie niepokonani. A więc z odwagą, z radością, ze spokojnym sercem chwyćmy za ten oręż i naśladując tych wszystkich naszych wielkich przodków w wierze, przystąpmy do tej wielkiej krucjaty dla mszy świętej, dla sakramentów świętych, dla również naszej ojczyzny i całej cywilizacji. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.